Witamy w kolejnym odcinku na kanale Smaczne Podróże. Tym razem pokażemy Wam Łowecz w Bułgarii oraz dwa punkty widokowe po sowiecką spuściznę. Dokładny spis miejsc znajdziecie w opisie. Zapraszamy na odcinek. Chyba zostaniemy jeszcze jedną noc. Mieliśmy tanią rezerwację za 22 funty, ale pan napisał po rosyjsku cyrylicą, że awaria na bookingu, znaczy awaria systemu u niego była i pokój jest niedostępny. No więc napisałem, że anuluj panie, bo wymagał ode mnie. No ale w międzyczasie znaleźliśmy taki oto hotel, troszkę droższy. 150 zł jakieś, tak? Ze śniadaniem, ale patrzcie co tu się dzieje. Patrzcie co tam jest. Może tam na dole bezpośrednio nie jest za fajnie, ale widok jest moim zdaniem przyzwoity. Tacy. No i standard też jest cacy. Przyzwoicie naprawdę. Kurde. Co? A. Jeszcze lodóweczka. Powiem wam, że chyba powoli zaczynam się przyzwyczajać do takiego standardu. Jeszcze trochę to otworzymy kanał Smaczne Podróże Exclusive. Mam bardzo fajny hotel w Łoweczu. Teraz idziemy na most i coś zjeść, a jutro jeszcze połazimy po forcie. Łowecz jest niewielkim miastem położonym około 40 km od Pleven. Jego główną atrakcją jest most oraz rzymski fort, który góruje nad miastem. Jest tam też nieduży przyjemny rynek i sporo lokali. Łowecki most. Później jeszcze będziemy tu łazić. Habibi. Doszliśmy wieczorem na miasto w poszukiwaniu tego koncertu, ale okazało się, że jest to impreza szkolna. Szkoda. Szalejemy o poranku. Dwie kawki, herbata, sok. Agata bierze trzecią kawę. Masakra, rozpieszczają nas tutaj. Co prawda zapłaciliśmy sporo za hotel, bo aż 30 funtów, 34 funty, jakieś 72 lewa dokładnie, no, czyli 142 zł gdzieś wychodzi chyba w przeliczeniu na polskie złotówki. Ale na śniadanie wydalibyśmy przynajmniej z 20. Wydaje mi się, że wydalibyśmy przynajmniej 20, więc nie jest tak źle, a dużo wyższy standard hotelu. Mam banica z dżemem jakimś. I Agata ma jajka. Dzięki. Na prosto. Jest raczej, że unikam mąki, ale dostała chleb, więc raczej chyba nie ruszy. Banica jest lekko słona, ale z tym dżemikiem naprawdę pysio. Nie wiem czy tak się je, ale ja jem i jest spoczy. Wymeldowaliśmy się z hotelu, ale zostawiliśmy samochód na parkingu, tam gdzie stał całą noc. Idziemy teraz do fortu romańskiego, rzymskiego. Roman, gdzie jest twój fort? Później tam jest, dostaliśmy też kilka wskazówek od Polaków mieszkających tutaj w Łoweczu bodajże. Prowadzą oni kanał Orient Explorer. Dzisiaj mamy z nimi się spotkać, także będzie, myślę, ciekawa wymiana spostrzeżeń. Po spotkaniu ruszamy do Trojan, gdzie chcemy kupić trochę lokalnej porcelany. Zastawa do domu. No taka mini zastawa, powiedzmy, jakieś kubeczki może albo dwa talerzyki. Zobaczymy, co będzie. Pod warunkiem, że będą kolory, które będą pasowały do naszej kuchni, czyli turkus. Przejdziemy jeszcze Trojan Pass i zatrzymam się w na noc zatrzymamy się w Kaznałyk. I tam następnego dnia pójdziemy poszukiwać róż. Tak. Dolinie róż. Nie wiem, czy już będą rozkwitnięte, bo tak słabo tutaj to wygląda. Chyba, że tam jest lepszy klimat. Ciężko powiedzieć, bo jak byliśmy w poprzedniej miejscowości, czyli w Czerwonym Brzegu. Super, polecamy każdemu. Tak, polecamy każdemu. I ja uważam, że było to
przeżycie na miarę podróży w czasie. Także bardzo polecamy, ale tam widzieliśmy przy domowych ogródkach kwitnące róże. Poza tym Google rzekł, że w Dolinie Róż zbiory róż są mniej więcej od maja do połowy czerwca. Czyli jest spora szansa, że się uda. Arek kupuje bilety, 4 lewy za łeb, czyli 8 zł. Ojej, ja nic dla ciebie nie mam. Hej, słonko. Ojej. Ale ja lamentuję. Idziemy do góry. Wprawdzie nie oryginalnymi schodkami. Przynajmniej nie od początku. Tam raczej chyba nie można. Bo trochę można. No to podest. Nie wiem, mi się wydaje, że można na te schody wejść. Nie ma nic napisane, żeby nie można było. Tam u góry jest stop, więc rozumiem, że jest napisane stop, bo się schody skończyły. Widok na miasteczko. Tu jest jakiś ala amfiteatr, scena, mury, kotów wszędzie mrowie. Wszystkie alarmują, miauczą. A mnie żal, że nie mam nic, żeby im dać. Wszystkie takie malutkie i chudziutkie te koteczki, oj, oj. Miau. 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 Co? Co? Co kota? Ojej. Ojej. Nie, Abuś, nie będę cię ruszać. Oj, oj. Ty byś chciał być poruszany, nie? No tak, oj, oj. No pogłaszczyłabym cię, mam za krótkie rączki. W nocy było bardzo ładnie oświetlone. A tak, no cóż, tak jak każde inne ruiny na szczycie. Wczoraj wspominałem, że fort z daleka wygląda trochę jak Alhambra, taki mur obronny, ale w środku nijak ma się to do Alhambry, która jest naprawdę pięknie odrestaurowana. Ale tam na pewno w Alhambrze nie ma dużo koteczków, a tu są wszędzie. A nie pamiętam już nawet. Nie mamy pewności, czy to stara rzymska droga, ale jest ścieżka i fajnie, podoba mi się. Ścieżka ze szlakiem. Tak, ładny widok naprawdę. Sympatycznie, trochę za gorąco aż nawet wam powiedział. Tak, to ta. Jest tabliczka Roman Road. Widzisz? Niedowiarku? Bardzo piękne widoczki. Po lewej nie do końca ładny słup, ale też fajne formacje skalne. A po prawej, kurde krzaki, jest dolina, w której płynie rzeka. Jest tam też wodospad, taki albo kaskada właściwie, nie wiem. Wątpię, żebyśmy zdążyli tam się udać. Ale w oddali zieleń i szczyty górskie. Ośnieżone szczyty górskie. Pięknie. No. Tak, tak. No tędy nie zejdziemy. Nie wiem, chyba trzeba wrócić, najszybciej będzie na ten. Chyba najszybciej będzie wrócić na ścieżkę, Agata.
pod maszczem, bo pod maszczem, ale widoki z góry naprawdę super. Znaleźliśmy jakąś inną ścieżkę i mam nadzieję, że doprowadzi ona nas do miasta. Myślę, że tak będzie. Wierzę, że tak będzie. Eunika, Marcin z kanału Orient Explorer. Bardzo nam miło. W Bułgarii. Pogadaliśmy sobie z Euniką i Marcinem, co niektórzy wypili piwo, dostaliśmy kilka rekomendacji i ruszyliśmy w drogę. Jeśli ciekawi Was Bułgaria z perspektywy osób tam mieszkających, zapraszamy na kanał YouTube Orient Explorer. Jesteśmy w Sorsy, po drodze do Trojan. Mieliśmy ten punkt zaznaczony na mapie naszej podróży, ale Orient Explorer polecił nam, żeby tutaj się zatrzymać na chwilę i zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Zastrzeżeniem, żeby uważać na żmiję. Droga rzymska z pierwszej połowy III wieku, czyli stara. No co prawda wokoło nic tu nie ma, ale raczej nic. Jedynie co zostanie po obecnych pokoleniach to plastik. Tak jakiś może gałąź znaleźć albo co? Patrzę pod nogi, żeby nic nie wdepnąć, albo żeby nic... Tak? Już idę. Patrz pod nogi też tam. Sympatyczne miejsce, tak na kilka minut. Bezpłatny parking, bezpłatny wstęp, więc jeśli będziecie na trasie Łowicz-Trojan albo Trojan-Łowicz, warto się tu zatrzymać. Tak na chwilę. Jesteśmy w Trojan, które słynne jest właśnie z takiej porcelany, na której wykonuje się takie rozpływające wzorki. Niestety nie udało mi się tym razem dostać do warsztatu, ale może kiedyś, kto to wie. No. Ogólnie ten sklep, w którym jesteśmy, jest taki bardziej pod ogrodowe rzeczy, wszystko i nic. Takie krasnale, dziwne lale. Nie wiem, czy to gliniane, czy plastikowe. Wygląda na plastikowe, ale chyba glina. Tylko, że tak wykonana. Ten sklep jest znacznie lepszy. Z porcelaną. Jesteśmy na Trojan Pass. Idziemy do Łuku Wolności. I mamy tu krokusy. Można wyjechać pod sam pomnik na samą górę, ale droga bardzo wąziutka. Tak jest i sporo ludzi jeździ. Kurde, patrz na to. Postanowiliśmy się przejść. Ale jak słychać, tu jest bardzo niezwykle wysoko, choroba wysokogórska, dyszymy. Tak, już mi głowa boli. O ja. Mało tlenu. Teraz trochę lepiej widać, jak droga jest kręta. Tam w ogóle jakaś droga chyba serwisowa. Coś robią, nie wiem, ludzie. Ciężarówki jakieś. No. Pięknie. Dzień dobry. Jesteśmy w Kaznałyk, w jakby takiej stolicy Doliny Róż, można by powiedzieć. Niestety okazało się, że róże kwitną dopiero za jakiś miesiąc. Ale jaki jest paradoks? Paradoks jest taki, że żeby przyjechać tutaj, musieliśmy przejechać przez dość wysoki masyw górski. I tutaj jest dużo zimniejsza pogoda, bo spodziewaliśmy się, że te róże faktycznie już będą kwitły, dlatego, że po tamtej stronie gór już kwitły, a z tej strony po prostu jest
chłodno, tu jest taka jeszcze wczesna wiosna, nie? No, dopiero rzepak wschodzi. Idziemy do Muzeum Historycznego Iskra, w którym mamy nadzieję zobaczyć tą słynną złotą maskę znalezioną w grobie trackim. No i po prostu, no idziemy. Jesteśmy już w Muzeum Iskra. Wygląda to tak. Weszliśmy tylko do Muzeum Historycznego, bo w tym samym budynku mieści się również Galeria Sztuki. To idziemy sobie na wystawę tracką, gdzie znajduje się replika maski. Nieoryginalna maska. Myślałem, że będzie oryginał, ale niestety oszukali nas. O, tutaj. To jest tutaj główny punkt naszej wycieczki. Gliniana replika jakaś pewnie. Nie złota. Coś mogli zrobić to pęknięcie chociaż na niej, nie? No. Jak na oryginale było. Nie za bardzo widać to przez tą lupę. Pokaż lupę. No i tutaj dalsza część Radzkiego. Nie, nie, jest telefonu trochę. O, tutaj chyba jakaś gra. Nie? Tak się wygląda jakby. Nie, czekaj, to chyba jest oryginalne, ale nie jestem pewny. Że niby złoto. Tutaj bułgarska kultura. Fajne te mają wzory. Tradycyjne. Podobają mi się takie splody. Ale niestety wszystkie takie, powiedzmy, narzuty, jakbyśmy musieli kupić, to kosztują krocie. Idziemy po schodach do grobu Trackiego, który przywodzi nam na myśl traków. Dla traków. Do traków z Gry o Tron. Tak. Oryginalny kopiec jest odrestaurowany, zabezpieczony i zamknięty. Niedaleko znajduje się kopia tej krypty, na której właśnie idziemy. Pewnie znowu nas skasują dużo. Te wejścia jednak... Tak? Kopiowanie są bardzo dobre. Tak. Wszystko mają kopię. Wszystko pewnie sprzedali. No, są ładnie zrobione. Nie dziwię się, że nie udostępnili oryginału, bo zaraz by do mnie zdarli farbę. Z tego... wszystkiego. Wstęp do krypty 6 lewa. Fajne malunki. Ale poza tym nie ma to dużo więcej. Trakowie byli najliczniejszym ludem starożytnej Europy, który był bardzo zajadliwy w swojej walce. Walkę uważali za błogosławieństwo, a przelewanie krwi na polu bitwy kochali do tego stopnia, że z powodzeniem znajdowali zatrudnienie jako najemnicy w armiach antycznego świata. Ja. Tam też pojedziemy. Bo już tam już byliśmy. O, patrzcie, to i to. Jaja. Porobisz zdjęcia? To i tojowi? Nie, tym. Zakaz wejścia. Wszystko zamurowane, zabetonowane. Ale ciekawe, myślę, jakby ktoś chciał, to myślę, że bez problemu tutaj się dostanie. Fajne jest to, dla tych, którzy chcieli tu by się wdrapać, że nie będzie tu raczej ludzi nocą, więc no widok jest niesamowity, sam powiedzcie, pięknie, takie postradzieckie, komunistyczne. A samego widoku to warto wjechać. Z tej strony fajnie, cisza. Niby jest zakaz wejścia, ale słychać głosy gdzieś, jakby, tak jakby ze środka, więc myślimy, że jednak jest możliwe wejście jakieś.
gdzieś przez jakąś szczelinę. Zobaczymy, jak się uda wejść. Chociaż trochę zobaczyć. Tak, żeby chociaż trochę zobaczyć. Kurde, ale patrz jak ta dolinka. No, pięknie. Pięknie. Tak. Tu jeszcze jest budka policyjna. No, ale nie widziałam, przecież nic nie można. Czyli jednak nie można. To, że nie ma wejścia. No szkoda, szkoda, bo wiesz, w ruiny popada. I dupa, no. Nikt raczej tego nie restauruje, tylko zabezpieczyli, żeby nikt więcej nie wchodził i nie demolował. No, ale amfiteatr w takim miejscu, wam powiem, mieli rozmach. Mieli ruscy rozmach. No. Chociaż tyle z dobrego z ich mentalności. Niestety nic z naszego wejścia do środka, bo tutaj się, co się zdziwiliśmy, najpierw patrzy, stoi policjant w granatowym uniformie. Tak sobie myślę, czy tylko przyjeżdża tutaj, a potem patrzę, a to jest normalna budka policyjna. No, także trzeba uważać, jakbyście chcieli tutaj się wkręcić. No, fajnie to wygląda w środku, jeszcze pewnie bardziej imponujące to jest. Tak. Ale to widzisz, teraz jest, kiedyś było okno, a teraz to jest, widzisz, wszystko, no, wszystko wybite, wyniszczone. Na tłumie, niestety. Instalacja też się sypie powoli. Erozja robi swoje. Spodek ma wysokość 14,5 metra i średnicę 42. Nad kopułą dominuje 70-metrowa wieża. Mój drodzy, przyjaciele Sowieci, kurwa. Dziady jedne. Swołocz, że tak powiem. Co tu gadać o ruskich? Dziady jedne i tyle. Żeby dostać się do kolejnego punktu widokowego pomnika wolności, wybraliśmy bardzo dziurową drogę 5005. Tak się pasą. A tam taki widok. Zobaczmy, co tu mają. Samo wejście kosztuje 4 lewa. A możliwość robienia zdjęć 2 lewa. Ty, i co tu jeszcze da? Seriozne? Gdzie to się idzie? Nie, no gdzieś tu jest wejście. A, dobra. Nie wiem, czy tu mogę, ale idę. Póki nie gonią, a póki się zorientują, nie, dobrze jest. Bo już myślałam, że tylko taki mały punkcik, to idziemy wyżej. Uzapałam się wam powiem. Jestem w samej górze. O kurde. No jest kawałek. Ale piękny widoczek.
na samej górze piękny widok. A jak widzicie, na kilku poziomach, które trzeba pokonać, żeby dostać się na górę, są pamiątki muzealne, obrazy. O, to jest fajne. Takie a la ikona. No ładnie w sumie wygląda, dobrze zjechaliśmy, bo to nie było daleko. Tak, było po drodze. No. Woli wiśnie kwitną jakieś. No i... Tam też jakiś znaczek jest u góry, widzisz? Monastery zapytaliśmy, czy można robić zdjęcia. No ciężko było się dogadać, bo my bułgarskiego nic popowie nie za bardzo po angielsku. Z tego co zrozumieliśmy, pozwolili nam jedno zdjęcie, a za więcej musielibyśmy zapłacić 20 lewa, więc... Sorry. Nie było to warte. No ale trochę nagraliśmy. Zanim zapytaliśmy, więc jest trochę materiału, jak widzicie. Nie planowaliśmy tego przystanku, ale wam powiem, że sympatycznie, nie? Taka krótka przerwa. Szkoda tylko, że restauracja zamknięta, bo chcieliśmy zjeść po sałatce. No ale trudno. A tutaj w ładniejszym wydaniu porcelana Strojan. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Następny odcinek będzie tylko i wyłącznie o bułgarskim jedzeniu, a po nim tylko o alkoholu. Wiem, że kilka osób bardzo czeka na ten materiał. Nie martwcie się, niedługo się pojawi. Żeby być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiamy, cześć.